baranek, czyli o łagodności, która wzrusza nawet Pana Boga. Alicjo, nie uwierzysz! Bobek wpadł do domu, nie wycierając nawet butów. Owca Mela, ta od brata Feliksa, wydała na świat dwa śliczne jagniątka. Michał wczoraj je widział i mówi, że są takie piękne, że brak słów. Podobno są malutkie i czarniutkie, chociaż przecież Mela jest biała jak śnieg. Wykrzykiwał na pół domu. No nie mów! Alicja odrzuciła książkę i już pędziła do salonu, po którym Bobek rozrzucał swoje rzeczy. Masz jakieś fotki albo filmik? Nie, Michał był w takim szoku, że nic nie nagrał, wyjaśnił chłopak. Ale zaraz możemy tam pójść i zobaczyć je na własne oczy. Zapomniałeś, że mieliśmy dzisiaj pomóc tacie malować płot w ogrodzie? Przypomniała mu Alicja. Obiecywaliśmy i powiedzieliśmy, że może na nas liczyć. No może i było coś takiego, ale... Zawahał się Bobek. Ale okoliczności się zmieniły. Płot może poczekać, a owieczki nie. Jesteś pewien? Jak tego, że wciąż uwielbiam Boba Dylana, powiedział uroczyście. Nie minęło 20 minut, a Alicja z Bobkiem już stali przed furtą klasztorną i nerwowo jeden przez drugiego pociągali za sznur dzwonka, który powiadamiał braci, że goście są u drzwi. Już, już, chwileczkę, wołał brat Jacenty, który nadbiegał z drugiej strony korytarza. O, Alicja i Bobek, powiedział radośnie. Pewnie wpadliście z wizytą do brata Feliksa, domyślił się. Gość w dom, Bóg w dom. Zapraszam. Zawołał, szeroko otwierając furtę klasztorną. Szczerze mówiąc, my tym razem bardziej do owieczek, przyznała uczciwie Alicja. Ale jeśli przeszkadzamy, to możemy przyjść o innej porze. Do owieczki i dwóch baranków? Zaśmiał się brat. Wczoraj w nocy Mela wydała na świat dwa baranki. Ale chodźcie, jesteście w samą porę. Właśnie brat Felix poszedł do owczarni, by ich doglądnąć. Idźcie śmiało. Już po chwili Alicja siedziała na słomie i tuliła na kolanach to jednego malutkiego baranka, to drugiego. Bobek, który zdaniem Alicji bardzo się wzruszył, biorąc na ręce jednego z maluchów, uznał, że w tuleniu lepsze są dziewczynki, a on natomiast zajmie się nagraniem kilku ciekawych filmików. Tak na pamiątkę, wyjaśnił. Delikatnie odłożył więc na słomę małą, puchatą kulkę i udał, że przygotowuje telefon do nakręcania filmu. Choć tak naprawdę dyskretnie ocierał to jedną, to drugą łzę. Owieczki to najcudowniejsze zwierzęta, jakie widziałem, powiedział w końcu. O, zdziwiła się Alicja, jeszcze niedawno były nimi lwy. Lwy też, zgodził się Bobek, ale owieczki i baranki mają w sobie coś niesamowitego. Coś tak łagodnego i tak dobrego, że aż trudno to nazwać. Patrzysz na nie i miękniesz. Szybko przerwał i odwrócił głowę, chcąc ukryć wzruszenie. Nie ma się czego wstydzić, odezwał się brat Felix, który siedział na wiązce słomy i przyglądał się to owieczce i barankom, to dzieciom. Pan Bóg też szczególnie ukochał baranki i też się wzrusza na ich widok. Jak to? Zareagował Bobek. A skąd brat o tym wie? Z Biblii, powiedział brat Felix. Wiele w niej opowieści o owieczkach i barankach. O tych, które składano Panu Bogu w darze, ale i o tych, które Pan Bóg dawał w darze człowiekowi. Ale najważniejsza opowieść to ta, w której okazuje się,
że Bóg podarował ludziom swojego najcenniejszego baranka, najbardziej ukochanego. Przysłał go do nas prosto z nieba. Ten baranek otrzymał ważne zadanie. Miał odkupić grzechy wszystkich ludzi i obdarzyć świat prawdziwym pokojem. I wypełnił to zadanie, szepnął brat. I to nad wyraz dobrze. Wiem, to Pan Jezus, prawda? Upewniła się Alicja. Chyba wszystko się zgadza. Nie czujecie się teraz trochę jak w szopce betlejemskiej? Żebyś wiedziała, że tak, potwierdził Bobek. Baranek w oczach Boga jest symbolem ofiary, łagodności, cierpliwości i przebaczenia, mówił dalej brat Felix. Zauważcie, że w czasie najważniejszej liturgii, czyli podczas każdej mszy świętej, wspominamy baranka. Mówimy o baranku i zwracamy się do baranka Bożego. Nawet przed przyjęciem komunii świętej śpiewamy: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Aż 3 razy, policzył Bobek. Za 3 razem prosimy Baranka Bożego, by obdarzył nas pokojem, uściśliła Alicja. A pamiętacie ten moment, kiedy ksiądz unosi wysoko hostię, która jest ciałem Pana Jezusa i mówi do wszystkich zgromadzonych ludzi. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Oj tak, westchnął Bobek. Wtedy najczęściej przypominają mi się moje draństwa, o których jakimś cudem zapomniałem podczas aktu pokuty. I nieraz tak mi wstyd, że naprawdę całym sercem żałuję, że nie jestem godzien przyjąć komunii świętej. Tata mi kiedyś wytłumaczył, że żal za grzechy w tym momencie też się liczy i że jeśli nie mam grzechu ciężkiego, to mogę przystąpić do komunii. Owszem, zgodził się brat, jeśli masz jakąś wątpliwość, to przypomnij sobie, co chwilę wcześniej śpiewałeś i pamiętaj, że Baranek Boży zgładził grzechy całego świata, a więc także twoje. Jak to dobrze, że spośród wielu różnych możliwości Pan Bóg wybrał na swój symbol właśnie baranka, westchnęła Alicja. Dlatego ludzie przychodzą do Niego bez lęku, bo nikt nie czuje strachu przed barankiem, a wręcz przeciwnie, dobroć i łagodność sprawiają, że my też chcemy być tacy jak baranek. Nawet jeśli zbliżamy się do Niego z trochę najeżonym sercem, to na Jego widok łagodniejemy. Dobrze mówisz, zgodził się Bobek. Ale ciekaw jestem, czy tata, którego dziś zawiedliśmy, też złagodnieje. Pokażemy mu filmiki.